odcinkach jestem 12 raz. A zaczynałam w Wejrzeszku, czyli 14 raz. Tak, to już jest kawał życia. A mnie najbardziej spodobało się zadanie pracownia krawiecka. Byli z kartonu manekeny i trzeba było z papieru robić ubranie. Od razu trzeba dodać różowego. Dobra, dodajemy różowego. Potem białe. Biały jest biały. A potem żółtego. I żółty. No, rzeczywiście. I mamy taki pomarańczowy teraz. Złoty. Myślę, że w ogóle język artystyczny, plastyczny, sztuki jest językiem, bym powiedziała, takim ogólnonarodowym. Właściwie sztuka nie ma granic. W związku z tym mogę coś na przykład narysować. I już dziecko wie, co ma robić. Mogę gestami. Ale też tutaj są osoby, które mi pomagają i tłumaczą. Ale przez tyle lat, to ja już te niektóre słowa też mam w sobie, więc komunikuję się też werbalnie. Wszyscy tak niecierpliwie patrzą, co mają na stole przeszukowane. A proszę pani, a co będziemy dziś robili? Tak zawsze pytanie mam. I gdy już pani opowiada co, niektórych miny takie... Jak fajnie! Jest tak bardzo miło, kiedy taka reakcja idzie dzieci. Bo tak, trzeba tak malować, myśleć tak. I jeszcze wymyśleć takie różne rzeczy, żeby tak tworzyć. No jak to się robi, żeby tak zawładnąć tymi młodymi umysłami, które są skupione na twórczości? No myślę, że jest to wynik, no trudno tu mówić, ale ja myślę, że sztuka to czyni i zadanie, które się otrzymuje. Czyni to też inny format, który jest. Są narzędzia przygotowane, jest atmosfera. Ja na ogół przywożę zawsze jakąś muzykę taką, która jest zupełnie inna niż oni słuchają. To też nadaje pewną powagę, mimo że może być to zupełnie taka muzyka, która gdzieś jest bardzo lekka i tak dalej, ale to jest inna muzyka. Okay. A powiedz mi tylko, kto to taki artysta? Na przykład artysta malarz, kto to taki? Artysta to ten, który rysuje różne obrazy i farbami rysuje i różnymi innymi narzędziami. Okay. A czy na przykład ty mógłbyś być takim artystą? Chyba tak. Jestem malarzem, artystą i gdybym się urodziła drugi raz, tak samo bym wybrała to. I że to nie jest tak, że artysta to musi być biedak i w ogóle na jakiś, powiedzmy, na obrzeżach być. Artysta może funkcjonować naprawdę w wielu dziedzinach. Może malować, może edukować, może projektować. I rozszerzam ten temat, że możliwości jest bardzo dużo. Tym bardziej, że wiele Akademii Sztuk Pięknych jest otwartych na wymianę i no, wprowadzają już różne techniki nowoczesne, gdzie nie tylko się jest manualnie, się kształcą, ale też komput cyfrowo i tak dalej. Robiliśmy maski afrykańskie, robiliśmy kwiaty, potem robiliśmy zwierząt, które musieliśmy wylepić materiałem. A które zadanie ci się najbardziej podobało? Robienie masek. Robienie masek. A powiedz mi jeszcze tylko, jesteś tutaj, bo lubisz rysować, bo tak spędzasz wolny czas, bo to taki wakacyjny czas. Czy w ogóle lubisz rysować? Bardzo lubię rysować i przyszłam tutaj, żeby czegoś jeszcze nauczyć się. Mhm. A jak myślisz, kto to jest artysta, taki artysta malarz? Kto to taki? To ten, który całe swoje życie poświęca malowaniu, śpiewaniu albo jeszcze czymś. Mhm. A taki artysta, dajmy na to ten malarz, artysta malarz, to jest takie, że to się tak urodził ktoś, czy to musi trzeba ciężko pracować? Jak to jest, jak się zostaje malarzem? Jak myślisz?
Może rozwija się swój talent i potem maluje się obrazy różne na zamówienia. Okej. A myślisz, że przez takie warsztaty można by było zostać artystą? Oczywiście. I ty planujesz być jakąś artystką? Mhm. Jaką? Piosenkarką. Jaka jest pani Ania? Jest bardzo fajna i bardzo fajnie objaśnia. Nawet jak ja tak nie do końca potrafię malować, to mógłbym się nauczyć malować z panią Anią? Tak, oczywiście. Pani Anna chyba do każdego dziecka ma, potrafi znaleźć, dopukać się do każdego dziecka i każde dziecko potrafi malować. Nawet ci, którzy przychodzą może nieśmiali, nieodważni, jednak ona daje taką nadzieję i po prostu każde dziecko maluje i tworzy. Nawet ci, którzy mówią, że nie umiemy, a pani Anna wszystko zrobi tak, że każde dziecko namaluje piękne obrazy i tworzy i potrafi. To, co ja sobie zamyślę, to niekoniecznie dzieci są w stanie pewne rzeczy wykonać. Wtedy muszę jakiś ruch zrobić, żeby można było tak poprowadzić te rączki ich małe, żeby też widziały efekt, bo to jest bardzo ważne. To jest coś nowego zupełnie dla dziecka, więc mam takie wrażenie, że wyobraźnią też gdzieś tam płyną i sobie wyobrażają i wykonują te prace. To są poważne rzeczy. Zawsze mówię, wy jesteście to artystami. To jest wasza pracownia. Czaruje ich trochę. Sztuka ma magię w sobie i takie miejsce też ma wtedy magię.